dzisiaj chcieliśmy Wam życzyć miłych, wesołych, pogodnych, fantastycznych świąt od nas tutaj z Florydy i miłego oglądania tego vloga, tak? Tak. Wesołych świąt! Wesołych świąt! Pa! Merry Christmas! Merry Christmas! Dzień dobry kochani! Dzisiaj jedziemy do St. Augustine. To jest takie miasto, najstarsze miasto w USA, tak? Tak. No, tam podobno są światełka fajne. Bardzo ładne miasto, byliśmy tutaj, byliśmy tam 5 lat temu, 4 lata temu, jak byliśmy ostatni raz na Florydzie i bardzo się cieszę, że będziemy mogli to zobaczyć. Trochę mieliśmy się spotkać z moimi rodzicami o 10, jest prawie 11, ale tak to jest z dzieckiem. Dzisiaj to jest wszystko wina Matyldy, nie mogą być zli na nas, bo to jest wszystko przez Matyldę, tak? Anyone else in the car? No? I was ready. Oczywiście, że to jest wina Matyldy, tak. Tylko wina Matyldy. Tylko ona miała kaca. No właśnie. I tutaj jest taki sklep. Sklep z wszystkim. Obok autostrady. I pan ma taki śmieszny akcent. O, krokodyle? Aligatory. Aligatory. Look at it, it's cute. That's not real. How much are these going for? Well, small bags are $14.95, big bags are $24.95. It's gator cup. Okay. Oh. Krokodyle. Aligatory. Czekoladki. Florida balls? Oh, mom, it's just a sign. And it's like a warning. I'm kind of hungry though. Do we want anything? Like a little citrus or a gas station? I guess citrus kind of hard. You know what, I'm okay. Też można fajerwerki tutaj kupić. Patrz jakie zestawy. Mniejsze, większe. Wow. Yeah. Idziemy teraz przez takie małe miasteczko. To jest małe miasteczko? Takie. Dla mnie to jest po prostu jak z filmu takiego amerykańskiego. Te domki, te palmy. Matylda się obudziła. I z nami się. Like ahead of us? Yeah, look where we're going. I'm doing that. Do it better. Czy on na mnie krzyczy, że źle? Coś. O, yoga! Źle nagrywa. Ale pięknie tutaj jest. You did that on purpose? Nie wiem, czy widzicie te domy tutaj, ale są takie ogromne. Nie wiem, czy to jest widoczne na tych nagrań, ale po prostu dla mnie to jest niemożliwe, że jedna rodzina może tu mieszkać. To jest 4 piętra po prostu, to jest jak pałac na wozie. Rozmawiamy teraz o tym mieście, gdzie będziemy i tutaj fun fact. To miasto Świętego Augustyna na Florydzie, w angielsku St. Augustine, odgrywało strategiczną rolę w czasie wojny, II wojny, tak, w Ameryce w czasie II wojny i tym razem dla Niemców. To miasto znajduje się na wschodnim wybrzeżu Florydy i tutaj Niemcy przypływali sobie swoimi łodziami podwodnymi i wypuszczali szpiegów na teren Stanów Zjednoczonych właśnie w tym mieście Świętego Augustyna. I to jest właśnie fakt znany w tym rejonie tutaj, że tutaj Niemcy wyrzucali swoich szpiegów. I tutaj jest taki duży lighthouse. Czyli latarnia morska. Latarnia morska. Tutaj po lewej widać, jak sprawdzali, tak? Kiedyś tak, i kiedyś woda dochodziła do tej latarni morskiej, wow. A teraz jest niestety już jest na lądzie. To jest taki stary most i popatrzcie, woda z dwóch stron.
na prawo jest most zwodzony, zamknął się szlaban i most się podniesie do góry. Lucky yes. No i właśnie tak, tak most. Nie, nie, bo nam zasnął, ale się obudziła szybko. Most się podnosi, teraz się ten. Mama wyszła z samochodu i robi zdjęcia. Nie jest na telefonie. Bo nie mam połączenia, nie mam z kim rozmawiać. Nie mogę rozmawiać. Jakieś święto. Super. Jest to takie stare miasto tego miasteczka. Pięknie tutaj jest. Nad wodą. Matylda mruczy, bo już by chciała wyjść z tego siedzonka. Pierwsze ludzie z Europy, które znaleźli we Florydzie, były Hiszpani. Dobra, John, poczekaj. Pierwsi ludzie. Pierwsi ludzie, którzy z Europy, którzy byli na Florydzie, byli Hiszpani. Czyli ja dobrze więc wjechałem. To nie było z Anglii. Źle wjechałem. I ten główny pan, który uczyliśmy się w szkole, który tak znalazł Florydę, on szukał fontanny młodości. Więc myślał, że to było coś prawdziwe. Więc są różne fontany w mieście, które ktoś zrobił tak turystycznie, że tutaj mamy. Zbudowali fortress. I to jest najważniejsza rzecz dla turystów, więc if you turn, you'll see the fortress. Tutaj są te mury obronne? Tak, no i fortress. I to nazywa się Castillo de San Marcos, więc zamek świętego Marka. Super, i ten pan mi wjechał w kadr. Jak zwykle. To jest hiszpański pickup truck, tradycyjny. I teraz szukamy parking. No idziemy teraz na lunchik, taki mały, Matylda. Czy gotowa jesteś na lunchik? Tak? Mama i tata są, upsis! Dead end. Też są takie właśnie wycieczki, żeby nie chodzić. Można wsiąść i posłuchać, co mają do powiedzenia. Oj, tutaj są informacje o pierwszej rodzinie na Florydzie, a tutaj taki cmentarz bardzo, bardzo stary. I John, chciałeś coś powiedzieć na temat tego... Ten pan, który znalazł Florydę, ten Hiszpan, on też dał nazwę La Florida. To znaczy ziemia z kwiatami. Aha. To jest dlaczego mamy Florydę dzisiaj. O. Thanks, John. Myślę w kategorii, że jesteśmy tylko my i nie mamy wózka. Tutaj to jest najstarszy schoolhouse, gdzie w Stanach drewniane. Najstarsza nauczycielka. To jest nauczycielka, która rozmawia, ojej. Taki drewniany domek. Dla Bettiny. Kafelki. Oh, we could put these on our balcony wall. No, we can't. Hey, Matilda. 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 Hello. Matilda. Nothing. Matilda. Hi. A blam blam blam. Matilda, już mamy lody. Bardzo dobre, bo też rzadko są te w Polsce, tylko Ben & Jerry's teraz ma w Polsce. Takie z kawałkami ciastek. Bardzo dobre. John, jakie ty masz lody? Jak to wytłumaczysz po polsku? Nie wiem. Jakieś orzechy, fajne i bardzo słodkie. Bardzo słodkie są te lody. No i sobie patrzymy się w każdych sklepach. W każdym sklepie. No, jest dobrze. No jemy lody na 3 osoby. Bo porcje takie duże, że nie możemy skończyć. I tak to jest. Great?
Mhm. Matylda na nas patrzy, jak jemy te lody. Nie wie, co się dzieje. Jak? O jaki, jak ona jest creepy. To są jakieś kostiumy. Też jest chyba jakiś ślub, bo tutaj wszyscy są ładnie ubrani, bardzo ładnie, a tutaj piękna choinka. Widać, zdjęcia robią ludzie, super. Tutaj Święty Mikołaj w atmosferze na Florydzie właśnie siedzi. No, mamusia niesie swoją dzidzię. Pokaż się, mamusiu, i pokaż dzidzię śliczną naszą. Dzidzie śpi. Pięknie. O, Roman dumnie pcha wózek. Dumnie. Dzień dumnie. No, proszę bardzo, jaka śliczna rodzinka. Press record, right? Tutaj widzę, na Florydzie, Świętego Mikołaja z małą dzidzią. Tutaj mama próbuje przekonać mojego ojca, żeby poszedł i zrobił zdjęcie z Mikołajem. Przekonała, przez to tylko dlatego... Tak, mama teraz wypycha dzieci. Super. 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 No, Matylda już przebrana w Christmas outfit. Tak? To jest your Christmas outfit? Aha. I tata udaje, że jest Mikołaj. Tata, say ho, ho, ho. Ho, ho, ho. See, Santa! Dostaliśmy, żeby zobaczyć te światełka, takie okulary i pokażę wam, że te światła się zmieniają w gwiazdki pod tymi. I to super wygląda. Ej, 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 ej. Co nie, dziadek? Super wygląda? Wszyscy stoją. Bez czapek. To jesteśmy? Matylda jest. I jedziemy taką ciuchcią przez miasteczko. Jak Matylda się patrzy. Świateł, jak mamy ule. I tutaj dostajemy cider i ciasteczko. Yes. Teraz będą zdjęcia z Santą i z Malusią i Mamunia.
I tatunio, proszę, tak ślicznie. Bardzo ładnie. A teraz... Dobra, kochani, właśnie jesteśmy w parkingu, wyjeżdżamy z... St. Augustine, co mówią nazwę. Bardzo fajnie było, moim zdaniem. Fajnie było? Tak. Fajnie. No, jak ten vlog wam się podobał, to kciuki do góry. I jak zawsze Matylda i ja i... John. I... Dziadek Wojtek. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa. Oh, do you have the wipe still?